Jesteśmy dzisiaj przed sądem dyscyplinarnym we Wrocławiu. Odbędzie się tutaj rozprawa dyscyplinarna sędzi Moniki Frąckowiak, która jest ścigana przez rzeczników dyscyplinarnych z różnych powodów. Ale nikt nie ma wątpliwości, że głównym powodem, dla którego znalazła się na celowniku, jest to, iż jest niewygodna dla polityków, iż walczy o niezależność sądów. I dlatego właśnie dzisiaj wszyscy, którzy mogli się tutaj dzisiaj pojawić, są tutaj i wspierają sędzię Frąckowiak, gdyż to, co robi, służy każdemu z nas, każdemu obywatelowi, aby bronić prawa do niezależnego, bezstronnego sądu, który politycy chcą Polakom zabrać. To jest oczywiste, mamy tutaj wszystko transparentne, to jest elementarna solidarność, nasz obywatelski interes, bo wolne sądy to wolni ludzie i wolna Polska i od początku wspieramy wszystkich niezawisłych sędziów. Musieliśmy tu być. Jesteśmy tu trochę ze strachu, bo sami mamy wiele spraw w sądzie. A co pozwalało stwierdzić panu w oskarżeniu, że to była wycieczka? Tak jak mówiłem, stowarzyszenie jest podmiotem prawa prywatnego i jako takie organizuje wyjazdy, które ma charakter prywatny. W mojej ocenie. Rzecznik dyscyplinarny używa sformułowania ściśle określonego w ustawie. Sformułowania wycieczka. Zwrot sprawy umożliwi panu rzecznikowi zapoznanie się z definicją wycieczki ściśle określoną w ustawie z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Być może wtedy pan rzecznik będzie miał możliwość zweryfikowania, czy to, co określa wycieczką, a moim zdaniem uwłacza to godności sędziów, ponieważ pani sędzia nie była na wycieczce. Pani sędzia była proszę sądu na spotkaniu studyjnym w interesie dobrze rozumianego wymiaru sprawiedliwości, zarówno polskiego, jak i europejskiego. No to samo to sformułowanie powoduje taki bardzo zły odbiór, tak? Że ja biorę sobie fejkowe, prawdopodobnie zwolnienia lekarskie i w tym czasie jadę na wycieczki. Oczywiście to jest duża manipulacja. Faktycznie byłam na zwolnieniu lekarskim, które miałam na 3 tygodnia, 2 dni z tego byłam rzeczywiście w Danii. Natomiast wcześniej zabezpieczyłam strony, które miałam wcześniej wyznaczone rozprawy i ja je 2 miesiące wcześniej przesunęłam o kilka dni, żeby nic nie spadło w związku z tym. I tak naprawdę, decydując się na wyjazd do Danii, no, miałam na uwadze rangę tego spotkania, ponieważ myśmy się tam spotykały z przedstawicielami najwyższych organów, tak sądowych, jak i pozasądowych, czyli z przedstawicielami Sądu Najwyższego, KRS-u Polskiego, organów notabene do spraw dyscyplinowania sędziów, więc zdecydowałam się mimo choroby tam pojechać. Takim smaczkiem do tej sprawy jest to, że z tych screenów udostępnionych w ramach afery hejterskiej wynika, że ja w grudniu ubiegłego roku byłam cały czas już kontrolowana między innymi przez pana Iwańca, który panią Emilię poinformował, że uwaga, mam dostęp do informacji i Frąckowiak jest na zwolnieniu. Więc jakby to też jest jakiś tło tej całej sytuacji. Intryga. Nie może bym nie użyła tego słowa, tak? No ja nie zaprzeczam tej okoliczności, że faktycznie wówczas na tym zwolnieniu byłam na Danii. Natomiast jest to niewątpliwie takie polowanie na czarownicę. Te procesy są zwykłą szykaną. Szykanowani są ci sędziowie, którzy bronią zasady trójpodziału władzy, którzy walczą o niezawisłość dla obywatela. My jesteśmy świetnymi prawnikami, ale to obywatel będzie odbierał skutki tego, gdy sądy będą upolitycznione i podległe władzy polityków. Dlatego musimy przyglądać się bardzo dokładnie tym procesom, bo moim zdaniem w dużej części one są oparte na ustawach sprzecznych z naszą konstytucją w sytuacji, gdy nie działa Trybunał Konstytucyjny, gdy zasiadają tam osoby zwane dublerami. Więc te procesy po prostu powinny w ogóle nie zaistnieć. Niestety wchodzimy w autorytaryzm. Dlatego tak się dzieje.